Witam Was tutaj, cześć i cześć, zapraszam Was na nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj, dla Was to wczoraj, przepraszam bardzo, wczoraj pojawiła się aktualizacja 5.01, do Cities Skylines i chciałem jak najszybciej Wam o niej opowiedzieć i właśnie wezwałem, aby się nam pojawiło tsunami. Nie wiem, jak długo nie będę musiał na nie czekać, więc przyspieszę na maksa. Przygotowałem trochę miasto do tego. Możecie miasto oczywiście kojarzyć, to jest nasze wspaniałe miasteczko, przy którym zawsze testujemy wszystkie nowe dodatki i nowości, które się pojawiają. Na przykład są tutaj nasze Hula Kula, nasz roller coaster. Ale z rzeczą, które na pewno mi się podobają, tak. Może po kolei. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to są katastrofy. Halo, katastrofy. Coś, żeś się trochę przewiesił. Przepraszam. Dobra, są katastrofy. Katastrofy już po ostatniej aktualizacji można wybrać, na przykład skala 10. No i wysłałem tutaj, żeby to mi przyderzyło, co nie? Ale nigdy, przenigdy nie mogliśmy wiedzieć, gdzie jest. Bo wykrywanie, owszem, pokazuje mi, ale gdzie wykrywa i gdzie walnie. Ale nam nie mówi oczywiście już, gdzie walnie. I to jest największy problem, który był. Ale na szczęście był. I nie wiem, czy to jest nawet najbliższy w naszym mieście, które będziemy korzystać, tylko tutaj widzę, że jakieś są jeszcze bugi. Włączymy katastrofy na pełen obszar, ponieważ teraz to jest czysta przyjemność nawet wypatrywania. Dobrze, za jakiś czas nam tutaj przyjdzie nasze tsunami. Mam nadzieję, że w trakcie naszego odcinka pokazuje nam tutaj, są powiadomienia. I zobaczcie, są powiadomienia. No tu jest normalnie katastrofy, a tu są powiadomienia. Tu pokazuje się tsunami. Zobacz nas schodzące tsunami. I pokazuje nam, gdzie walnie. I na przykład zobaczcie, tutaj już jest mało, bo tutaj pokazuje, gdzie podniesie teren, a tam, gdzie to jest ten zasięg, to znaczy, że tam nie możemy nigdy kupić żadnego kawałka ziemi. Czyli na bardzo chcieliby tam ta wyspa, The to Coast ten Guard is warning mostek. of a tsunami approaching the area. Residents Co, should już jest avoid cena? roads and waterfronts. Jeszcze nie ma. I takie tu różne rzeczy. To jest pierwsza zmiana, która jest dosyć ważna. Kolejną zmianą, ogólnie zmiany nie są jakieś takie strasznie wielkie, to z góry mówię, ale są i to jest ważne. Kolejna rzecz, na przykład w tym mieście jeszcze nie postawiłem żadnego stadionu. Postawmy sobie stadion, bo stadion jest nam potrzebny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było kiedyś. Koloru nie dało się ustawić. Teraz to się w końcu zmieniło. Mamy albo kolor tego typu, albo w końcu możemy zobaczyć sobie wejść dowolny kolor. Dajmy sobie taki na przykład ciemno-niebieski. To samo z liniami. Na przykład dajmy sobie jakąś naszą linię kolei jednoszynowej. Czekaj. Tutaj jeździ kolor brązowy. Tak, to jest ta linia. Już nigdy więcej to nie będzie brązowy. Dajmy sobie taki żółty. Nie, fioletowy. O. A taki ciemny fioletowy. O, coś takiego. Proszę bardzo. Możemy sobie wybrać dowolny kolor. Ustawić tutaj. No już przy liniach to i tak było dużo rzeczy. Ale teraz możemy sobie dokładnie wszystko poustawiać. Ogólnie mi się bardzo podoba to, co tutaj dodali. Tak, to jest kolejna rzecz. Pozmieniali tam jakieś bugi, które się pojawiały na drogach i tego typu rzeczy. Geologists predict that a sinkhole could O, strike at any minute. akurat Residents tego nie should chciałem, take ale dobra. precautionary measures. Pokaż, gdzie będzie zapadlisko. Gdzie jest zapadlisko? A, tutaj. A to zapadlisko to już widzieliśmy parę razy, tylko że ja tak ostatnio rzadko gram w to miasto, że. O, że tak. Dobrze, gdzie jest nasze tsunami? Czy to jest nasze tsunami? To jest jakieś. Nie, to chyba nie jest nasze tsunami. Dobrze, tak czy siak. I jeszcze jedną rzeczą, która jest na pewno ważna. Ogólnie przygotowałem sobie tutaj na przykład całą dzielnicę. Czekajcie, wam pokażę. Z drogami ewakuacyjnymi. O, proszę bardzo. Na ewakuację, czyli jak będzie zaraz puszczę im tutaj The Coast meteor, to Guard będę o is tym warning of wiedzieć. a tsunami approaching the area. Residents should avoid Kobieto, roads and spokojnie, jeszcze go waterfronts. nie ma, tak? Więc jak sobie weźmiemy na przykład teraz nasze tutaj. Dajmy sobie tutaj, o. Może trochę przedłuży, bo nie chcę rozwalić całej dzielnicy przy okazji. Daj 5. To się w ogóle zmniejszy. Dobra. A co mi tam? Dajmy sobie, że tutaj nam spadnie. I proszę bardzo, pokazuje, że w tym miejscu, gdzie właśnie kliknąłem, ma spaść. O, przy okazji cmentarz może opróżni. Dobrze, no i za chwilę nam opróżni. Ale rzeczą, która jest jeszcze bardziej dla mnie ważna i na nią czekaliśmy, odkąd się pojawił Snowfall. No część z Was może już widzieć, bo ja zawsze na to narzekałem.
W końcu, po moim długim opominaniu się, udało się. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś to wyglądało tutaj z totami tytanwajowymi. Tutaj to był taki paradoks. To był paradoks. Ale zobaczcie, w końcu udało nam się. Zobaczcie, to wygląda tak, jak powinno być. Wszystkie tory tramwajowe łączą się w jedną całość. I to nie wygląda tak, jak ostatnio patrzyłem. Ja mogę ci. Niestety, w tym filmie wam nie mogę pokazać, bo ten film na szybko nagrywam. Ale zobaczcie, są wszystko dobrze. O, zapadlisko nam tutaj tepnęło. Tutaj mam A takie fajne sinkhole has occurred autostrady somewhere in the dookoła. city. Stay out of harm's way A, and to tutaj to contact było. authorities with any Ale information you zobaczcie dalej. want. Jak tylko znajdę. Patrzcie. Tutaj normalnie wszystko, żadnych błędów w torach tramwajowych. Po prostu jest, przeszło to aktualizację i wszystkie, jakiekolwiek byście nie wymyślili teraz tory tramwajowe, będą dobrze wyglądać. Na przykład tutaj znajdzie naszą. O, tutaj jest moja. Nie, to nie jest duża. Tutaj są kolej jednoszynowa. Z nimi akurat nie wiem, czy były problemy, bo z niej dużo nie korzystam jeszcze. Chociaż w naszej najbliższej serii będziemy dużo budować teraz jej. Zobaczcie, tutaj, nawet tutaj, zero błędów teraz w torach, żebyś jakoś źle któryś się poustawiał. Wszystko jest dokładnie spasowane, tak jak powinno wyglądać. Tak, jak to zresztą wygląda na komputerze. Więc teraz, no, tramwaje mają ode mnie wielki plus, bo w końcu działają jak trzeba. Więc tramwaje też będziemy rozbudowywać w najbliższych odcinkach. To też możecie mieć pewni. No i nawet tutaj, o, proszę bardzo, jak jest ta jedna szyna, to wszystko dobrze jedzie. O, chwila. Ja wiedziałem w końcu, że on tutaj rypnie, co nie? A zapomniałem o jednej rzeczy. I tu jest. Ewakuować mi. Nie. Czekaj, ewakuować. Nie bałem się, że nie zdążyliście ewakuować. To poczekajcie. Ile mamy minut na zagadku? 6 minut, dwa. To co? Powiem tak, w skrócie. Dajmy sobie jeszcze jeden taki głaz. Trochę mniejszej dzielnicy, może tej jakiejś tutaj. Przekaz ją, żeby pooglądać trochę mass transit. I ogólnie ten dodatek żadnego nowego nam dodatku nie dodał. Ale no. Nie. Ale i tak dodał trochę tych rzeczy, na które długo czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy, więc ja i tak. Znaczy, ja ogólnie tych aktualizacji nie oceniam, co jest może błędem. Tą aktualizację bym ocenił na. Właśnie, bo jeszcze mam jedną rzecz, będę musiał pokazać. Bo ta aktualizacja ma jeszcze jedną rzecz zmienić. Nawet tutaj sobie spuśćmy już duży, nie oszczędzajmy się. Macie duży. I tych to sobie weźmiemy. I tak z ciekawości. Tu, nie ma. Okej, dobra, to tutaj się niech to pali, już trudno. Natomiast nasze tsunami miało też zostać. O, idzie tsunami, zobaczcie, tam jest daleko. Ale my się niego niestety nie doczekamy, ponieważ nie ma jeszcze tyle czasu. Ma z rzeczą, która was może zaraz zainteresować. Jak już nawet pnie ten meteor, to zobaczycie, o co chodzi. Nie, znaczy, miały zostać też naprawione dodatki, w sensie, nie dodatki, tylko. Kurczę. A dużo zaczynam gadać. Scenariusze. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie dało się przejść na przykład scenariusza pociągowego, ponieważ. No, wszyscy pamiętamy, co się działo. Było już od początku pokazane, że mamy wszystko zrobione. Teraz podobno zostało to naprawione we wszystkich scenariuszach, ponieważ paru tak nie mogłem przejść, tylko nie pamiętam, czy wszystkie wam pokazałem. Wspomniałem tutaj ta kolej jednoszynowa, którą tutaj zrobiłem sobie trochę bardziej obwodnicowo, naprawdę nieźle zasuwa. Swoją drogą. Tutaj można byłoby trochę. W tym kierunku te tory jadą. Chwila. Tu można byłoby to jakoś inaczej puścić chyba. Z tego co mi się wydaje. A nie, one jadą. No właśnie, można by było inaczej puścić. Trzeba byłoby tylko tutaj zdać wjazd. Aha. Chyba już rozumiem, w czym jest problem. A w sumie, tak jak. Jeżeli byśmy puścili sobie tak górą. I tutaj byśmy musieli zmienić tego kierunki, co nie? To nie jest trudne. Dobrze, no i tak jak możesz się domyślać, właśnie mi wywaliło z gry Bami Pat-Pat, a już nie mogę go dzisiaj podłączyć, bo jest naprawdę późno. Więc podsumowując, tak jak wyście nie widzieliście na tym slajdzie, nie działa to cały czas, ten bug nie został zrobiony. Chociaż może jak spróbuję przejść ten scenariusz, to może coś innego. Tutaj jest krótkie podsumowanie tego, co widzieliście. No i co tu dużo mówić, trochę dodał, trochę odjął, znaczy odjąć to chyba nic nie odjął. No,
Ja tam aktualizację oceniam jako 7 na 10, bo nie ma żadnych specjalnych, jakichś tam nie ma hop-hop, ale są fajne rzeczy, na które czekałem. Więc podsumowując, jeśli Wam się odcinek podobał, możecie wstać w ogóle. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, możecie kliknąć subskrybuj ten nowy dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów, jak będę Was informować o tych informacjach. I jeszcze taka informacja z góry. Dzisiaj pojawi Awizjonarz poza prawem, a jutro City Skylines, ale w godzinach bardziej koło 23. Niestety tak późno, ponieważ będę mieć trochę problemów z nagraniem tego jeszcze odcinka. Także ja ze swojej strony dziękuję. No i do zobaczenia już z tą aktualizacją w naszym mieście. Cześć!